Jak widzicie Państwo, projekt pożyczkowej Demofarmy jest dalej realizowany. Jest to już kolejny rok naszej współpracy. Oczywiście korzystamy z tych rozwiązań, które do tej pory mamy już sprawdzone, więc ten rok bardzo trudny, jeżeli chodzi o warunki pogodowe dla upraw owoców, pozwala nam weryfikować te nasze rozwiązania, które przez te parę lat tutaj testowaliśmy, ale też w tym sezonie wprowadziliśmy nowy produkt, o którym powie Bartek z firmy Climacagro. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o w ogóle sam projekt, jak widzicie, mamy tutaj kontynuację, to już jest czwarty rok w sumie, z niektórymi firmami od samego początku współpracujemy. Grono naszych partnerów się nie poszerzyło z tej uwagi, że przede wszystkim te rozwiązania, które mamy na dzień dzisiejszy, one w zupełności spełniają nasze oczekiwania. Są to rozwiązania nowoczesne, rozwiązania innowacyjne, można powiedzieć, w wielu przypadkach. Myślę, że każdy tutaj z przedstawicieli firm też powie, co dalej jest realizowane. No i też te warunki pogodowe, które niestety, ale w ostatnich latach są coraz bardziej kapryśne, powodują, że my po prostu w warunkach takich produkcyjnych, stricte produkcyjnych, można powiedzieć, polowych, jesteśmy w stanie ocenić, czy one rzeczywiście spełniają oczekiwania tych wyzwań. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o układ warunków pogodowych, proszę Państwa, bardzo zimna wiosna, niskie temperatury w ciągu dnia w granicach 12-13 stopni na początku wegetacji, w okresie rozpoczęcia kwitnienia, bardzo zimne noce w temperaturach w granicach 3-4 stopni, czyli tak naprawdę poniżej zera fizjologicznego dla porzeczek. Ogromna liczba telefonów od producentów na temat wielkiego problemu z osypywaniem się porzeczek, zawiązywaniem. No niestety, ale te warunki pogodowe nie są sprzyjające, te, które były wiosną dla tego gatunku. Zbyt duża amplituda temperatur, producenci, którzy sięgają po tradycyjne rozwiązania, czyli nawożenie mineralne i tak naprawdę nic więcej, no niestety, ale mieli ogromne problemy. My dzięki temu, że stosujemy produkty innowacyjne, tutaj jak Państwo sami się przekonacie, oglądając plantację, tych strat, tych przestrzelonych gron, prawda, i tych niskich plonów tutaj się absolutnie nie spodziewamy, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest jeden z lepszych lat, jeżeli chodzi o kwestie jakości owoców i plonów, które tutaj nam się udało zbudować. To jest wiosna. Później, proszę Państwa, warunki się w miarę dobrze ustabilizowały, czyli one były w miarę sprzyjające. Ociepliło się dość duża ilość opadów, natomiast przyszedł koniec maja i w zasadzie do przedwczoraj nie mieliśmy żadnych opadów większych, które mogłyby tutaj nas wspomagać. Na szczęście oczywiście mamy cały system fertygacji, czyli jesteśmy niezależni od warunków pogodowych. Ale z uwagi na to, że też mamy taką zasadę, że staramy się, żeby rośliny sobie też radziły dość same w trudnych warunkach, więc samo nawadnianie uruchomiliśmy dopiero w momencie, kiedy pojawiły się wysokie temperatury, więc tak naprawdę samo nawadnienie wodą było uruchomione w momencie, kiedy temperatury przekraczały 30 stopni. Do tego momentu staraliśmy się tylko rośliny wspomagać poprzez tak zwane dokarmianie fertygacyjne i to był taki newralgiczny moment. 3 dni temu w końcu opad 40 mm w ciągu tak naprawdę 10 godzin, więc te warunki się poprawiły. Jeżeli chodzi o choroby i szkodniki, też rok bardzo trudny z uwagi na dużą presję ze strony przede wszystkim przędziorka, bo te wysokie temperatury w tej chwili pustoszą plantacje. Jeżeli chodzi o same programy, które tutaj realizujemy, oczywiście program odżywiania roślin, który jest oparty na technologii Climacagro, te warunki stresowe ewidentnie pokazały, że biostymulacja roślin, czyli te produkty oparte na biostymulacji, wyciągach z alg morskich plus te kompleksy, które są w produktach Timac, o których powie Bartek, ewidentnie wspomagają i łagodzą stresy roślinne, które tutaj występowały praktycznie w okresie wiosennym, wczesnowiosennym i w okresie dojrzewania w tej chwili dorastania owoców, czyli takie dwa newralgiczne momenty dla produkcji owoców. Jeżeli chodzi o ochronę, tutaj pewne wymagania narzucają na nasi odbiorcy. My nie możemy mieć więcej niż 5 pozostałości, w związku z czym te programy musimy tak układać, żeby korzystać z tych rozwiązań w miarę rozsądnie.
Bayer dostarcza produkty do ochrony, więc korzystaliśmy w tym sezonie oczywiście tradycyjnie Luna Sensation. To jest produkt o szerokim zastosowaniu, kilka chorób, mączniak, amerykański mączniak agrestu, szara pleś, antraknoza, opadzina, więc produkt kompleksowy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o produkty do zwalczania chorób, stosowaliśmy w okresie małej presji ze względu na niewielką ilość opadów z produktu Serenada ASO, tak, stosowane był w bloku, więc w tym takim okresie bezopadowym bardzo ładnie nam tutaj zabezpieczał plantację. No i wydaje mi się, że jeden z lepszych produktów, jeżeli chodzi o ochronę przeciwko szkodnikom, to jest Movento, produkt, który tak naprawdę ogranicza występowanie, zwalcza mszyce, powoduje ograniczenie występowania przędziorka, no i oczywiście tutaj pryszczarki, przede wszystkim pryszczarek liściowy, ponieważ jest to plantacja zbierana ręcznie, więc nie ma presji ze strony pryszczarka pędowego z uwagi na brak uszkodzeń powodowanych, uszkodzeń mechanicznych. No i produkt mechaniczny, o działaniu mechanicznym, Fitter, który też tutaj był stosowany na tej plantacji, który, że tak powiem, w tym okresie do właśnie dojrzewania owoców bezpośrednio przed zbiorami pozwala nam ograniczyć presję ze strony czy przędziorka, czy też mszycy. Jeżeli chodzi o w tej chwili w ogóle sam wygląd plantacji, w tej chwili kończymy zbiór odmian wczesnych, w tej chwili kończymy właśnie dzisiaj zbiór odmiany Yonkers Van Tis, rozpoczynamy zbiór odmiany Unifer. No i tutaj odmiana Rowada, którą widać tutaj z przodu. Myślę, że około 20 lipca rozpoczniemy zbiory tej odmiany. Jeszcze dwie rzeczy. Proszę Państwa, w tak trudnym roku, jaki mieliśmy w tym, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, w okresie zapylenia, warto tutaj wspomnieć oczywiście o udziale owadów zapylających. W tym roku wdrożony został nowy produkt, tak, Przemek? Osmia Future firma dostarczyła nam nowe domki z owadami zapylającymi. Myślę, że więcej tutaj powie o tym Przemek. Te owady mamy od samego początku i widzimy bardzo korzystny tutaj wpływ. Jak Państwo będziecie mieli możliwość prześledzenia, jest bardzo mało też tych gron przestrzelonych, więc te owady zapylające też wykonują tutaj dobrą robotę. No i też pod względem ochrony tutaj ukłon w stronę firmy Sumi Agro, ponieważ już od chyba 4 lat korzystamy z tego rozwiązania, nie mówię, że otestujemy. Jest to produkt, który już na stałe jest wpisany w naszą tutaj technologię produkcji i zonę Z, produkt, który zabezpiecza nam plantację przeciwko przeziernikowi porzeczkowemu i tak naprawdę nie wykonujemy żadnych zabiegów, więc to też nam pozwala ograniczyć do minimum tych liczbę pozostałości. Z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że produkt w 100% sprawdza się, więc na pewno będziemy z niego w kolejnych latach korzystać. Dzień dobry, Bartłomiej Drzazga, Timag Agro Polska. My jako Timag Agro w tym gospodarstwie stosujemy pełną technologię w uprawie porzeczki szpalerowej. W tym roku, co więcej możemy powiedzieć, to fakt, że wprowadziliśmy nasz nowy produkt Kaoris i wprowadziliśmy go w dwóch kombinacjach, żeby przetestować, jakie pozycjonowanie będzie najlepsze. Sprawdziliśmy go w zastosowaniu odstępie dwutygodniowym, a także w odstępie miesięcznym, tak żeby właśnie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie na przykład wydłużyć okres działania tej biostymulacji i w dłuższym czasie wpłynąć na poprawę jakości tych owoców. Kaoris oczywiście stosowany jest na zawiązki już po kwitnieniu, na rosnące zawiązki, dojrzewające owoce. Jaka jest jego rola? Tutaj zupełnie nowy kompleks biostymulujący, który z jednej strony wpływa na lepsze pobieranie wapnia, jonów wapnia z gleby, tego wapnia odżywczego i wbudowywanie tego wapnia w owoce. Z drugiej strony Kaoris sprawia, że rośliny wytwarzają więcej pektyn i ksyloglukanów w ścianach komórkowych w owocach, czyli wpływamy na większą elastyczność i wytrzymałość tych ścian komórkowych, więc cały czas tutaj mówimy o budowaniu jakości. Poza tym oczywiście standardowy program Timag Agro, gdzie stosowany był nasz Fizjomax, wapń odżywczy, a także aminopuryna, czyli Fizjoplus. Do tego nasz bezchlorkowy Eurofertil 33. Tutaj po analizach gleby stwierdziliśmy, że
Należy ten nawóz w dwóch dawkach podać, łącznie 450 kg na hektar. W tym gospodarstwie są naprawdę wysokie plony uzyskiwane, więc to nawożenie musi być na wysokim poziomie. Jak Państwo zobaczycie na przebitkach, grona są bardzo okazałe i mimo niekorzystnych warunków, między innymi właśnie dla plantatorów porzeczek, jakie w tym sezonie mieliśmy tutaj na Lubelszczyźnie, praktycznie cały czas trwała susza, do tego wysokie amplitudy temperatur, niekorzystne warunki, chłodna wiosna, jeśli chodzi o kwitnienie. Na wielu plantacjach widzimy albo przestrzelone grona, albo widoczne spadki tego plonu. Widzimy także oznaki suszy na liściach, na pędach. Tutaj naprawdę ta plantacja wygląda okazale i ten rok znowu pokazuje, to już nie pierwszy rok, który pokazuje, że nawet najlepsze nawożenie i odżywianie to za mało. Trzeba także postawić na biostymulację. Jeżeli chodzi o firmę Bayer, to tak jak mówił Piotr Baryła, jesteśmy tu obecni od kilku lat, od początku tej plantacji. Z racji tej, że producenci ograniczają ilość substancji, które są widoczne w pozostałościach po badaniu owoców, ochrona oparta jest na jakby dwóch produktach. W jednym produkcie, który stanowi bazę w ochronie przed chorobami grzybowymi, mam tu na myśli Duna Sensation. Jest to produkt, który podczas jednego zabiegu chroni przed kilkoma problemami. Mam tu na myśli choroby liści, takie jak rdza, opadzina, amerykański moczniak agrestu, ale również szara pleśń, która ma swój początek właśnie w trakcie kwitnienia i ten zabieg w tym gospodarstwie został pierwszy wykonany w trakcie kwitnienia. Drugi, niedługo przed zbiorami, czyli właśnie niedawnym okresie. Ochrona fungicydowa została wsparta produktem biologicznym, produktem Serenade, który uzupełnił ochronę przed szarą pleśnią i przed mączniakiem prawdziwym. W ten sposób tak naprawdę, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o środki chemiczne, które zwalczają choroby grzybowe, w pozostałościach możemy mieć ewentualnie dwie substancje, a może nie będzie ich aż tyle. Jeżeli chodzi o ochronę przed szkodnikami, to został zastosowany produkt Movento, który w odpowiednim momencie, jeżeli jest zastosowany, będzie chronił przed wieloma problemami. Począwszy od wielkowłokowca porzeczkowego, które jest największym utrapieniem na polskich plantacjach porzeczek, przez pryszczarki, mszyce, czerwce, jak również to co ważne, jest to produkt, który ogranicza przędziorki. Jeżeli jest odpowiednio zastosowany w odpowiednim momencie, na początku rozwoju populacji przędziorka, tak naprawdę może spowodować, że nie będziemy mieli właściwie żadnego problemu w danym sezonie z tym szkodnikiem. Ochrona insektycydowa została wsparta produktem biologicznym, produktem Feeder, który jest oparty o działanie kwasów karboksylowych pozyskiwanych z oleju z oliwek, a zatem jest to bardzo naturalny produkt. Posiada jednak jeden dzień karencji, w związku z tym może być stosowany na bardzo krótko przed zbiorami, więc jeżeli się pojawi jakiś problem, możemy zastosować ten produkt. To co bardzo ważne, jeżeli odpowiednio zastosujemy te środki, jeżeli dobierzemy odpowiednio moment ich stosowania, na przykład Movento musi być zastosowane zaraz po kwitnieniu, wtedy nie będzie to produkt, który będzie szkodził pszczołom, a z drugiej strony po kwitnieniu nie ogranicza drastycznie populacji owadów pożytecznych. W związku z tym program, który jest stosowany tutaj na tej plantacji, wpisuje się bardzo dobrze w program zrównoważonej ochrony przed chorobami i szkodami. Jesteśmy na plantacji, gdzie był stosowany innowacyjny produkt Izone Z do zwalczania przezierznika. To jest produkt bloker zapłodnienia szkodników. Generalnie nie ma spotykanej pary, czyli oczywiście nie mamy złożonych jaj, nie mamy gąsienic, nie mamy oczywiście uszkodzeń w tym momencie pędów i roślin. Produkt na bazie feromonów, działający przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.
Oczywiście bez jakichkolwiek pozostałości substancji aktywnych. Także daje nam to bardzo szerokie możliwości do układania późniejszej ochrony, o tym, o czym wspominał również pan doktor wcześniej. Produkt bardzo prosty. Tutaj mamy takie zawieszki plastikowe, specjalne, nasączone feromonem. Generalnie wykładamy około 300 sztuk zawieszek na hektar, oczywiście równomiernie rozłożonych. Na wysokości, powiedzmy, górna część krzewu i w zasadzie zapominamy o problemie przeziernika. Tak jak już tutaj było wspominane, skuteczność w okolicach 100%. Tutaj również była wspominana jedna historia związana z szkodnikami, ze szpecielami, z przędziorkami. W ostatnich latach tak naprawdę mamy problem z wielkoponkowcem porzeczkowym. Nasza firma rekomenduje do stosowania preparat Ortus z klasy 1,5 litra, koniecznie z dodatkiem wspomagacza Slipa 100 ml. To jest preparat organosilikonowy, który rozprowadza preparat po w zasadzie całej powierzchni liści, pędów, zakamarkach. Migrujące wielkoponkowcy mają kontakt z preparatem, uzyskujemy bardzo wysoką skuteczność. Przy okazji stosując w okresie początek kwitnienia, pełnia kwitnienia Ortus, dodatkowo uzyskujemy skuteczność wysoką na przędziorkach milowca. Na porzeczkowej w Demo Farmie jesteśmy od samego początku, jesteśmy odpowiedzialni za zapylanie tych upraw. Zapylamy za pomocą murarek ogrodowych. W tym roku wprowadzamy zupełnie nowy produkt, bardzo innowacyjny. Są to ule Osmia Box, które, dzięki której budowie możemy stworzyć bardzo dobre warunki do rozwoju larw murarki ogrodowej, dzięki temu, że temperatura i wilgotność są regulowane w komorach gniazdowych. Natomiast ważną sprawą jest to, że każdy ul ma swój kod QR, który jest skanowany przez naszych klientów w danym miejscu na plantacji. Po sezonie w pełni mechanicznie, automatycznie serwisujemy te ule, czyli wyjmujemy kokony, liczymy, dezynfekujemy, przeprowadzamy segregację, dzięki czemu są one całkowicie bezobsługowe dla naszych klientów. Nasi klienci tylko za zadanie mają wystawić i zabrać ule z danej plantacji. Po sezonie, po serwisie możemy doradzić, czy tych uli była optymalna ilość, czy nie. Aplikacja BeGrow, która służy do tego, jest to narzędzie nie tylko do zapylania upraw sadowniczych, ale również mamy tam wiele funkcjonalności. Zapraszam do poznawania tej aplikacji. Wystarczy ją pobrać. Ona jest darmowa całkowicie dla każdego ze sklepu Google Play bądź App Store'a, w zależności od systemu, na jakim pracujemy, jeśli chodzi o telefony komórkowe. Serwis przeprowadzany będzie jesienią bądź zimą, w tym okresie, gdzie larwy, murarka ogrodowa już hibernuje, dzięki czemu nie jesteśmy w stanie jej zrobić krzywdy. I po tym okresie będziemy doradzać w kolejnych latach, jak rzeczywiście powinny być rozłożone ule. Oczywiście algorytm dobiera rozstaw tych uli i ilość w zależności od uprawionego gatunku, intensywności produkcji. Natomiast są to sugestie, które możemy dowolnie edytować na aplikacji. Jak widzimy, zapylenie jest jedną z najważniejszych rzeczy w uprawach sadowniczych, bo bez przeniesienia pyłku na znamie słupka owoc nie powstanie. Więc od tego powinniśmy zacząć planowanie dochodowej uprawy, nie tylko w celach deserowych, ale i przemysłowych, bo to od plonów też zależy, czy ekonomia prowadzenia danego gatunku, czy sadownictwa w ogóle będzie opłacalna. Dzień dobry, witam Państwa. Mirek Korzeniowski, Stowarzyszenie Agrekoton. Bardzo się cieszę, że jako stowarzyszenie możemy brać udział w tym projekcie i wspierać organizatorów, ponieważ posłużę się przykładem tego, co pan Piotr, czyli jeden ze współgospodarzy, powiedział w ubiegłym roku na tej plantacji. Cele zrównoważonego rozwoju na 2030 rok to my w porzeczkach mniej więcej 5 lat temu już osiągnęliśmy. I to niech będzie taka klamra, która spina całą tą działalność, czyli wykorzystanie różnych nowych technologii, czy precyzyjnego nawożenia, czy biologizacji w ochronie, czy generalnie wykorzystania nowych technologii, które mają być zgodne z Europejskim Zielonym Ładem. To się tu dzieje i to nie dzieje się tylko od tego sezonu, to jest praca wykonana już przez wiele lat wcześniej, zarówno na czarnych porzeczkach, jak ostatnio również na tych czerwonych w szpalerze. Jeżeli ktoś mówi, że polskie ogrodnictwo ma iść w stronę Europejskiego Zielonego Ładu i tych celów, które ma
europejskie rolnictwo realizować, to tu mamy najlepszy przykład, że można. Że to jest trudne, ale że można i że polscy ogrodnicy potrafią to świetnie robić. A ten projekt oczywiście ma na celu udowodnić, że można, ale też później, żeby propagować te najlepsze metody, zarówno w nawożeniu, jak i w ochronie, jak i generalnie w prowadzeniu całej technologii, według tych najlepszych europejskich standardów. Ba, czasem te standardy można wręcz tutaj wyznaczać. Co się dzieje, dlatego cieszę się, że Państwo jesteście z nami. Dziękuję.